Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na igrzyska, a dzisiaj moim gościem jest dosyć zwariowana osoba, tak ja ją widzę przez wiele lat. Polski lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce, medalista Mistrzostw Świata, halowych Mistrzostw Świata oraz halowych Mistrzostw Europy. Oj, dużo tych medali by tu wymieniać, o tym też porozmawiamy. Aktualny rekordzista Polski, olimpijczyk. I debiutant w MMA, powiem tak. No może być. Może być, cześć, czy nie? Cześć. Piotr Lisek, przepraszam, najważniejszego nie powiedziałam. Nie ma sprawy, siemaneczko. Ja tutaj powiem jeszcze, że na światełko zaczynamy. Tak, a powiedz mi... Nie, zaczniemy jednak po sportowemu bo to jest rok olimpijski, no nie będę pytać o najbardziej kontrowersyjne rzeczy na początku, tylko jednak o igrzyskach jako olimpijczyk. Powiedz mi, no właśnie, nowy rok, rok olimpijski. Gdzie ty teraz jesteś? Jak twoje przygotowania? Co u ciebie? Opowiadaj, bo tamten rok dosyć skończył się tak hucznie u ciebie. Hucznie, no może tak to... Z wielu względów. Tak, o tym też porozmawiamy. Można tak to określić. Jestem teraz w okresie przygotowawczym i przyjechałem tutaj do was, do Warszawy ze Spały. No bo ten okres jest taki dosyć ostry, jeśli chodzi o właśnie treningi, także... A czy wy takie starty, właśnie halowe w zimie traktujesz jako taki przystanek, jako trening, czy raczej, nie wiem, jakoś się do nich przygotowujesz? Jak to wygląda? Nie, jest to dla mnie pełnoprawny sezon i nawet dzisiaj na badaniach, bo wcześniej byłem w COMS-ie, twoją główną imprezę, ile jest do twojej głównej imprezy, no to wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie są już za pasem, no ale... Przedtem są jeszcze Mistrzostwa Świata w Glasgow, także tam też się będę chciał pokazać z jak najlepszej strony. I one są już w marcu, więc praca jest na pełnych obrotach. Czyli ty tak nie patrzysz, że to jest rok olimpijski i myślisz tylko o Paryżu, tylko zdecydowanie skupiasz się na tych wcześniejszych etapach? No nieskromnie chyba muszę powiedzieć, że to będą już moje trzecie Igrzyska Olimpijskie i uważam, jeśli chodzi o moją skromną osobę, to takie chuchanie, dmuchanie na siebie i przyciąganie tego sezonu jakby no, nigdy nie wychodziło mi na dobre. Myślę, że trzeba cały czas być w tym reżimie takim treningowym i startowym. I z tego takiego zdania wychodzimy, żeby jednak nie omijać tych imprez i jednak być ciągle gdzieś tam z tą presją za pan brat. Czyli ty jesteś takim zawodnikiem, który lubi startować. Nie, że unika, czasem mówią no z waszej dyscypliny, bo ja tak jak słucham, nie mogę się dużo wypowiedzieć, bo u nas tylko sezon letni. Chodzi mi, że czasem rezygnujesz czegoś, bo tutaj jest ważniejszy start i tak dalej. Jesteś taki, że potrzebujesz bodźców. Tak, potrzebuję bodźców. I trochę rozumiem, bardziej nie rozumiem osób, które gdzieś mogą startować na hali, tego nie robią. Do Paryża jest jeszcze trochę czasu, nawet jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę Mistrzostwa Świata w marcu, no to od tego marca do sierpnia jeszcze jest tyle czasu, że zawodnik jest w stanie tą pracę wykonać. Takie jest moje zdanie, chociaż też rozumiem różnicę między konkurencjami, między dyscyplinami, tak jak u ciebie na przykład, że macie tylko lato i tobie nie zazdroszczę, bo ja nie wiem, co bym robił tyle czasu. No ja się, nie ukrywam, nudziłam wielokrotnie, bo wtedy są te treningi długie, nudne i czekasz aż kiedy będzie ten start. I też ci powiem, że pamiętam, jak my raz zrezygnowałyśmy z jakichś pucharów świata, bo mówimy, dobra, przygotowujemy się do Mistrzostw Europy i to się lepiej nie skończyło. Więc też zdecydowanie te bodźce, starty uważam, że są ważne. Byłeś czwartym zawodnikiem w Rio, szóstym w Tokio. A widzę, ktoś tu się przygotował. Czego oczekujesz sam od siebie w Paryżu? Wysokiego skakania i mam nadzieję, że za tym pójdzie miejsce, ale ciężko tak wróżyć z fusów. Znajdujemy się w takim momencie konkurencji skokotyczce, że jest bardzo ciężko cokolwiek wyhaczyć, jakikolwiek medal. Mamy Mondo Duplantisa, który pobija rekord świata prawie na każdej głównej imprezie. Wkurza cię on? Nie, absolutnie. Ja na początku w ogóle myślałem, że bardzo mocno pociągnie naszą konkurencję, jeśli chodzi o rozpowszechnianie, o świadomość kibica. Teraz trochę to się tak zmieniło, że kibice są podzieleni na trzy rodzaje kibiców. Kibic, który jest z tobą zawsze i wszędzie. Tych wiadomo, że kochamy. Później jest kibic, który jest tym środkowym, który wie, o co kaman w sporcie, jest... jest świadomy wyników i on potrafi dać tą konstruktywną krytykę i jego słuchamy bardzo i na tym kibicu najbardziej się skupiamy, no bo na nim nam zależy. No jest trzeci ten kibic, który przyjdzie raz na jakiś czas na jakąś imprezę sportową, spojrzy jaki jest rekord świata i pyta się nagle: Lisek, czemu nie skoczyłeś rekordu świata? Jesteś słabiak. I wtedy ten kibic bardzo cię denerwuje i o tych kibiców nie zabiegamy. No dobrze, ale wiesz, no to są bardzo duże różnice, nie wiem, startujecie razem, nawet nie mówię, że te inni przeciwnicy i nie myślicie sobie czasem przed tym startem, że no nie mam z chłopem szans, no że powstał trochę, pojawił się i no nie wiem, trochę tak porównam na polskim podwórku do Anity Włodarczyk w pewnym momencie, ona rzucała i miałam wrażenie, że była poza konkursem. I jak te inne dziewczyny. Jasne, to jest świetne porównanie, bo Anita była poza zasięgiem w pewnym momencie to kogokolwiek. To była formalność po prostu. Przychodzi, rzuca, dziękuję. I trochę tak samo jest z Armandem, ale zaznaczmy, że to jest sport i on musi udowodnić swoją dyspozycję na każdych zawodach. I szanse mamy, oczywiście one są gdzieś tam mniejsze i faktycznie gdzieś z tyłu głowy jest ta walka o drugie miejsce, o trzecie miejsce, bo wraz z tym, że on zaczął skakać wysoko, no to chłopacy też zdobyli tą świadomość, że mogą też skakać wyżej i ten poziom w konkurencji skokotyce bardzo powędrował wysoko. Mam nadzieję, że wraz z tym poziomem ja będę dotrzymywał kroku. Ale nie wiem, czy to jest demotywujące. Ja myślę, że ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że jednak sport w sporcie chodzi o tą walkę i my mimo wszystko, jadąc na jakąś imprezę mistrzowską, to chcemy dać siebie jak najwięcej. Nie jest to sport kontaktowy, także my musimy się skupić na sobie, na poprzeczce. I to jest piękne. A znacie się tak, że tak powiem, poza tym konkursem? Rozmawialiście, nie wiem, spoko gość? Tak, bardzo spoko. W ogóle jako społeczność taka tyczkarska, to ciężko byłoby mi wskazać osoby, której nie lubimy, albo która jest gdzieś tam słaba, tak powiem kolokwialnie. A Armand jest o tyle fajną osobą, że naprawdę ten sukces na niego spłynął i on się w tym nie rozpłynął. Spłynął i się nie rozpłynął i można z nim normalnie porozmawiać. Czyli soduwa nie uderzyła, jest po prostu... Wiadomo, jak każdemu trochę z takim sukcesem, wiadomo, że każdemu troszeczkę, każdy jest z nas trochę egocentrykiem większym lub mniejszym. Ale on daje radę, nie? On jeszcze wie, na co sobie może pozwolić, jak rozmawiać, z kim rozmawiać, żeby gdzieś zachować ten złoty środek i to człowieczeństwo. A czym uważasz, jeszcze się zapytam o niego, no bo jest fenomenalną postacią, czym on się wyróżnia? Ja myślę, co ma on, czego nie mają inni? Ja myślę, że ta szybkość, oczywiście są zawodnicy, którzy mogą biegać szybciej nawet od niego, ale on potrafi na tej szybkości włożyć tą tyczkę do dołka i wykonać tą całą ewolucję skoku, co nie jest takie oczywiste i łatwe. Ja myślę, że ta szybkość na rozbiegu to jest jego największy atut. No i ma swój styl skakania i polecam każdemu znaleźć siebie, a nie kopiować kogoś innego. No ty na pewno kopią nie jesteś, bo ludzie tam ci wypominają duże bicepsy, rzeźbę i tak dalej, po czym patrzy się na innego zawodnika, no jest taki pajęczak, tak z mojej perspektywy. Pajęczak, ale ja to chyba jest fajne, bo każdy jest inny. Nawet nie będę tego bronił, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ja mam. No nie oszukuj, robisz biceps właśnie, tylko na treningu. Właśnie nie, dobra, jakby wiele osób mi w to nie wierzy, tak samo jak nie wierzą mi w to, że poszedłem do MMA nie dla pieniędzy. Oczywiście to był jakiś... Spokojnie, spytam cię, ile zarobiłeś. Jasne, spoko. To był jakiś tam motor napędowy. Tak samo z tymi bicepsami. Ja tak naprawdę siłownię robię 2 razy w tygodniu. Taką mam genetykę. Od zawsze byłem trochę większy. I tak to poszło, więc możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, ale codziennie nie robię tego bicepsa. Ale z drugiej strony inni tyczkarze mogą ci trochę zazdrościć z tej innej perspektywy. Nie chodzi mi o wyników, no bo... Znaczy wyników też, Jezu. Chodzi mi o to, że wiesz, że tak patrzą i mówi: wow, on dobrze skacze i dodatkowo jest taki umięśniony, męski, a my takie pajęczaki. Nie wiem, co mam powiedzieć. Spytam innych. Spytam następnym razem innych. Nie wiem, co mam powiedzieć. Taki jestem. Lisek, pozdrawiam. Słuchaj, Lisek, no właśnie, no bo celujesz w Paryż. Rozumiem, że celujesz w walkę o medal. Tak. I, no, jedziemy na igrzyska po to, no kurczę, no jest 80 razy w karierze, pokonał wysokość 5,80, a ludzie mówią, że Lisek się skończył. Jak z tym sobie radzisz? No presja, no jest nieodłączną częścią sportu i nas sportowców. To tak, takie samo pytanie mogę tobie zadać. Nie, teraz nie. Ja sobie z nią radzę tak, że staram sobie siebie tłumaczyć przed samym sobą i tą swoją wartość znajdować w głowie, w jakim miejscu jestem. I tak jak już wcześniej wspomniałem o tych trzech kibicach, trzech rodzajach kibiców, walczymy, a czy o pierwszego nie musimy walczyć, bo pierwszy jest zawsze z nami i dziękujemy. O drugiego trochę trzeba powalczyć, ale to jest piękne. I staram się nie przejmować tym trzecim rodzajem kibiców, któremu zawsze będzie źle, zawsze będzie za mało. No ale właśnie, to jest chyba trochę takie krzywdzące, no bo ludzie z jednej strony, no czytałam komentarze, że mówią, że się skończył. Nawet rozmawiałam z jedną osobą i mówię, że będziesz. Ty mówił, to ta osoba powiedziała, że no, ale on teraz musi tyle skakać, żeby w ogóle się liczyć. Już dawno tyle nie skakał, więc już wiesz. No. Ja mówię, dobra, pogadamy, zobaczymy. Z drugiej strony, patrząc na twoje wyniki, nawet na samych Mistrzostwach Świata, no to 9. miejsce w Budapeszcie w 2023 roku, no to umówmy się, 2. miejsce na halowych Mistrzostwach Europy, no to jest to gorsze, bo ludzi przyzwyczaiłeś do tych medali, ale z drugiej strony jest to chyba jakiś poziom. Jak ty do tego podchodzisz? No fakt, że ja sam siebie też przyzwyczaiłem do tego, że jadąc na imprezę zawsze walczyłem o tą pierwszą trójkę i no nie ukrywam, że często mi się to udawało, bo tych medali z imprez międzynarodowych mistrzowskich mam aż albo tylko i 10, więc jest tego sporo i ja uważam, że robię co w mojej mocy, żeby skakać jak najwyżej, ale ten mój organizm i mój mindset jest eksploatowany już przez ponad 10 lat. Ja jestem profesjonalnym sportowcem od 2014 roku, kiedy właśnie pierwszy raz skoczyłem 5,82, mój pierwszy medal w 2015. No i kiedyś ten spadek formy musiał nadejść, jakby przez te 10 lat tego spadku nie było. No i staram się odbudować. Kiedy uważasz, był największy ten spadek? Ja myślę, że w 2022. Tam gdzieś miałem takie dosyć spore potknięcie. Między Bogiem a prawdą wiem, z czego on wynikał i wszystko zostało gdzieś tam naprawione. I wiesz co, ja teraz zapytam, z czego? Chciałem ci udzielić na to pytanie odpowiedzi, ale nie zrobię tego. W każdym sezonie starałem dawać z siebie wszystko i nie mam sezonu, w którym mogę powiedzieć, że czegoś nie dopilnowałem. Po prostu ciężko jest utrzymać siebie na tak wysokim poziomie przez tyle lat. I ci kibice z ostatniej puli tego czasem nie rozumieją, że żeby była górka, musi być dołek. Tak, dokładnie. A ten trzeci rodzaj kibiców, im zawsze będzie źle. Nawet jakby się pobiło rekord świata, to zobacząc później skok, a mogę jeszcze wyżej. Ale mam wrażenie, że to świadczy o tym, że czasem ludzie nie rozumieją, że na przykład sam wyjazd na igrzyska, to nie jedziesz tam za darmo, tylko musisz zdobyć kwalifikacje, wy musicie zdobyć limit, tak? I ludzie myślą, że pojechał na wycieczkę. Tak naprawdę dla jednego już ta wycieczka jest sukcesem, a dla drugiego dopiero walka o medal, prawda? No i tutaj też dochodzimy do takiego wniosku, że przyzwyczailiśmy kibiców do pewnych standardów. Ja przyzwyczaiłem kibiców do tego, że jadąc na imprezę walczę o medale i oni sobie nawet nie zdają sprawy, że ja ten standard prawie za każdym razem mam. I ktoś, kto mi kiedyś powie, że jadę na wycieczkę, no to będzie bardzo źle. Dobrze, bardzo źle, ale dobrze jakby tak nie mówił. Ale słuchaj, jak ty na przykład właśnie czytasz te takie trochę negatywne komentarze, to ciebie to... Tak, bo mam wrażenie, że jesteś taką właśnie osobą barwną, że nie motywujecie to jeszcze bardziej, tak? A ja wam pokażę? Czy tak czasem różnie, mówisz, o Jezu, no ludzie są straszni. Różnie to bywa na przestrzeni... Nie wiem, czy tak się mówi, pewno się tak nie mówi, na przestrzeni ostatniego czasu. Niedawno bardzo dużo przeczytałem negatywnych komentarzy na swój temat i stwierdzam, z reguły nie mierzyłem się z hejtem w internecie. Z reguły byłem osobą, która była mniej lub bardziej lubiana właśnie w tej przestrzeni internetowej, komentery. A ostatnio gdzieś trochę więcej tego hejtu się na mnie wylało i stwierdzam, że jeden komentarz taki hejtowy jest tak samo warty, co 100 komentarzy. Bardziej boli mnie ten hejt od osób, które są mi bliskie, z którymi zdaniem się liczę, to bardziej boli. I moja żona bardzo mi pomogła w pewnym okresie teraz, kiedy ten hejt się mocno na mnie wylał, że po prostu Piotr, nie czytaj tego. Ci, którzy mają tą świadomość, czym jest sport, w jakim miejscu jesteś, kim jesteś, w życiu takiego komentarza po prostu nie napiszą, no bo wiedzą, z czym to się je. Ile uważasz, będzie trzeba skoczyć w Paryżu, żeby liczyć się w walce o medal? Ja myślę, że zaczniemy walkę od 5,90. To grubo. Tak, grubo, bardzo nawet grubo. Ja pamiętam, ogólnie ze wszystkich medali, które mam w swoim dorobku medalowym, nigdy nie skoczyłem powyżej 5,90. Zawsze 5,87, 5,85 i zawsze tam byłem drugi, trzeci, czasami pierwszy. I pamiętam, pojechałem na Mistrzostwa Europy do Berlina, 2019 chyba, i skoczyłem właśnie 5,90 i byłem czwarty, także teraz będzie inaczej. Teraz myślę, czyli teraz będzie podobnie na tych igrzyskach, że będzie trzeba właśnie skoczyć to 5,90, żeby liczyć się w walce o medale. Ale twój rekord to 6,02. Tak. I myślisz, że będzie ta forma w Paryżu? Mam nadzieję, no cały czas o nią walczę i... Że najgorsze już trochę za tobą, ten 2022? Mam nadzieję, te treningi, które teraz odbyłem, one są bardzo obiecujące. Były nowe bodźce, jestem zdrowy, jestem uśmiechnięty i kto wie, jakby skaczę, 6 metrów to jest historyczny wynik i tutaj nie ma co dużo się na tym rozwodzić, że niewielu osobom w historii udało się przeskoczyć 6 metrów. To jeszcze a propos Paryża, jeszcze jedno mam pytanie, znaczy w sumie nie Paryża, twojej kariery, bo powiedziałeś, że masz zamiar jeszcze skakać, masz zamiar jeszcze trenować. Ty w ogóle dajesz sobie jakiś taki deadline w swojej takiej sportowej karierze? Czy w waszej konkurencji jest jakaś taka... Wiesz, no granica wieku, no to tak samo u nas w Polsce się mówi, że nie wiem, 30 lat kończysz i już w ogóle koniec i tak dalej, a na świecie Irlandka 40 lat i zdobywa pierwsze Mistrzostwo Świata, więc się pytam o waszą konkurencję, jak to u was wygląda. No ja już mam po 30, w tym roku będę miał 32 lata, więc ten deadline już przekroczyłem. Ale faceci mają lepiej. Tak, no jasne, pewno. Wszyscy tak mówią zawsze. Więc ja już ten deadline przekroczyłem, jeśli on jest w lekkiej atletyce, mam nadzieję, że nie. I jeśli o moją skromną osobę chodzi, to jeśli zdrowie pozwoli, to chciałem do następnych igrzysk Czyli Los Angeles, tak jest. Kalifornia, żona, tak. Dzieci, palmy postawcze. Tak, mam nadzieję, że ich wtedy wezmę i fajnie zwieńczymy tą karierę, ale no to jest prawie 5 lat jeszcze. I dobrze, to... Jest i był i będzie w drugiej części również Piotr Lisek. Zapraszamy na krótką przerwę i zaczniemy od tych kontrowersyjnych tematów, które podobno dają bodźce do olimpijskiego startu. Do usłyszenia. Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na Igrzyska. Skaczemy w nią bardzo wysoko z Piotrem Liskiem, czego mu życzymy w Paryżu i nie tylko. No dobrze. To zaczniemy od tego, że powiedziałeś w jednym wywiadzie, że 30 mnie spowolniła, że muszę wrócić do lisiego treningu, czegoś poszukać. Czy tą odpowiedź znalazłeś w Fame MMA i w MMA i w tym treningu? Tak, ja myślę, że tych słuchaczy, którzy nie rozumieją tego, nie czają tego, co robiłem, co robię, no to muszę powiedzieć, że no taki jestem. Jestem gościem od zadań specjalnych. Wiele rzeczy poza treningiem robię, które nie byłyby pochwalane, bo tyczkarz musi być trochę zwariowany. I każdy tyczkarz taki jest? Nie wiem, czy każdy taki jest, ale uważam, że... Ale inni, Paweł Wojciechowski to wygląda dla mnie jako oaza spokoju. Czy to tylko tak pozory? No to muszą być pozory, no bo jednak... Ale ty w ogóle nie pokazujesz. U ciebie nie ma pozorów. Musimy szukać sobie gdzieś tych wyzwań i dam taki łatwy przykład, że na przykład jeśli ktoś w Bydgoszczy, pamiętam na swoim pierwszym obozie takim kadrowym, wchodzili wszyscy na linę, tam na 8 metrów i wszyscy się puszczali, spadali na zeskok. I ja mówię, nie, no ja nie dam rady, ale jak oni dali radę, to ja muszę dać radę. No i takie wyzwania nas wszystkich napędzają i w tej konkurencji skokotyce też musimy być trochę zwariowani, no bo jednak mierzymy się z konkurencją, która jest ekstremalna, która jest faktycznie gdzieś tam w ubezpieczalni, ciężej jest nas ubezpieczyć, bo tych krzywd nam się po prostu dzieje więcej. Dlatego... To ja ci zadam pytanie, czy uważasz, że Duplantis przyjął propozycję walki w MMA z Piotrem Liskiem? Myślę, że chyba byś się zgodził. Ja oczywiście, żebym się zgodził. Myślę, że on mniej. Też różnica kilogramów robiłaby swoje. I to, że ja czuję tego bakcyla i bawię się tym sportem też. Kiedy mogę, kiedy mam czas wolny, to chodzę na takie zajęcia i gdzieś tam sparuję się z kolegami. I sprawia mi to przyjemność. Czyli zaczęło się tak, że ty najpierw chodziłeś na takie zajęcia trochę z tych sztuk walki i dostałeś propozycję? Chodziłem rzadko, bo rzadko, ale gdzieś wcześniej już miałem z tym styczność. Krótką, bo właśnie tego czasu takiego prywatnego, wolnego mam bardzo mało. A tą propozycję dostałem, ja nawet nie wiem, jak to się tak naprawdę stało. To było tak szybko. Jedna rozmowa, druga rozmowa i jakaś moja deklaracja, że ja to bym faktycznie przyjął, dla mnie nie ma problemu. Okay. Później, kiedy był papier na stole, mówię, o nie, to się faktycznie dzieje. No i wtedy dopiero było takie zastanawianie, bo tak to wszystkim jest na łatwo dać osąd, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw. Ale kiedy jest papier na stole, to już jest ciężej. Ja ci powiem szczerze... Zhejtowałaś mnie. Tak, oczywiście. Może nie zhejtowałam, ale tak starałam się spojrzeć na to i mówię, po co on to robi. Nie będę oszukiwać, że wiesz, że jestem zwolennikiem tego, ale dlatego z chęcią z tobą porozmawiam. Nawet nie chodzi mi o samą walkę, bo uważam, że w sporcie trzeba szukać bodźców. Nieraz tak miałam, że jak poszłam na trening boksu dla fanu, to później pojechałyśmy na jakiś start i jak nowonarodzona, nawet trener mówił, zróbcie coś innego, bo już jesteście przesiąknięte tym. Ten bodziec jest bardzo ważny. Więc to zdecydowanie jestem za, ale chodzi mi o tą całą otoczkę. To, że jest tam dużo agresji, to, że dzieci to oglądają, a jednak ci ludzie sobą nic nie reprezentują. A ty jesteś, kurczę, olimpijczykiem, który i wchodzi cały na biało i właśnie wytłumacz mi to, bo chodzi mi o to, że jesteś osobą, która no ma super wartości, wiesz, pokazujesz, żeby się nie poddawać, no masz super wyniki i tak dalej. I o tej kwestii chciałam porozmawiać, że jakie jest to środowisko? Mi to też bardzo przeszkadza i bardzo ubolewam nad tym, że nie jest to wzięte jakąś taką klamrą tego, żeby to trochę ugładzić, żeby takich ludzi nie pokazywać w internecie. Nie mam na to wpływu osobiście. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli i tak to młodzi oglądają, ja swoją postawą nie powiem im, że mają tego nie robić. Jestem za małą personą, żeby mieć taki wpływ. No ale jestem w tym środowisku i jeśli ktoś miałby brać przykład, no to jest Piotr Lisek. Okej. A powiedz mi, jak się odnalazłeś w tym świecie? Na zasadzie te konferencje i tak dalej. Oglądałam kawałek twojej, ale przyznam się szczerze, że nie wykupiłam twojej walki, bo ja nie chcę napędzać tego biznesu. Bardzo dobrze, bardzo niedobrze. Ale dobra, to jest dyskusja. Słuchaj, jak się odnalazłeś? No bo są tam inne osoby niż ty. Nie odnalazłem się. Twój przeciwnik, no sorry, ale to dla mnie to trochę tak jak gościa, no nie wiem, krowa, która dużo mu czy mało mleka daje. No i to cyrk trochę. No i jakby ja tam robiłem swoje, byłem sobą. Jakby nie udawałem się, nie wleciałem w rony i nie zacząłem krakać tak jak one. To prawda. I taki będę. Jeśli będziemy się widzieli gdzieś w oktagonie, no to ja po prostu będę z sobą i będę reprezentował swój poziom i koniec, kropka. Jakby nie mam właśnie wpływu na to, co ktoś powie, a ja po prostu będę dalej sobą. Czyli, że tak powiem, chciałeś pokazać trochę, że można być normalnym w tym świecie? Ja myślę, że jest tam w ogóle tak naprawdę Czy nie mówię, że wszyscy są nienormalni, ale no jednak 90% wiesz, co idzie do mediów, na TikToka i tak dalej, co jest promowane. Więc jest tam parę osób, które zachowują godność i przemycają jakieś wartości i ja będę starał się być jedną z tych osób, co na pewno nie będzie łatwym zadaniem, bo ten świat jest po prostu trudny, ten świat potrzebuje jeszcze dojrzałości i mam nadzieję, że Mam nadzieję, że w krótkim odstępie czasu, tak się nie mówi, nie? Tak się mówi, nie mówi. Nie wiem, nie wiem, że pójdzie to bardziej w stronę humorystyczną niż tą stronę patologiczną. Okej. 71 sekund tyle ci zajęło, żeby pokonać, przepraszam, jak się nazywa? Darolew. Darolew. Przepraszam za moją ignorancję, ale... No sportowo? Jak to wyglądało? No jesteś sportowcem na najwyższym levelu. Czy to był spacer dla ciebie? No inna dyscyplina, wiem, ale no... Spacer nie był, bo nie? Stres był całkiem inny i te doznania były całkiem inne. I to były doznania, których właśnie szukałem. Właśnie ten bodziec, o którym wcześniej troszeczkę wspomnieliśmy. Jaki był stres? Kolosalny. Tak? Tak, naprawdę. Jestem przyzwyczajony do ludzi, do kibicowania, do tej styczności właśnie z kibicami, a tam ta atmosfera była całkiem inna i też musiałem sobie z tą presją poradzić. Jakoś sobie dałem radę. Ja właśnie chciałem pokazywać taki poziom sportowy bardziej niż ten taki gdaczący, no to krzyczący. Na pewno pokazałeś. I ja będę tak do tego podchodził, a jeśli chodzi o to, co tam robiłem w oktagonie, no to jak później ja oglądałem sobie walkę, jak to wyglądało, no to ja się śmiałem, że jakby nie zrobiłem wielu rzeczy tych, na których się uczyłem na treningach. Miałem co prawda tylko 3 tygodnie do przygotowania do tej walki, więc siłą rzeczy ten mój IQ fightera jest zerowy i po prostu jak lew ruszyłeś i jadę. Jadę, dokładnie. Więc tak to wyglądało. Czyli 3 tygodnie się przygotowywałaś, ale domyślam się, że ta w ogóle sportowa forma, dyspozycja, którą masz, no to ty zaczynasz z innego levelu, co dla przeciwnika jest sufitem, dla ciebie jest podłogą, mam wrażenie. Możliwe, jeśli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, jeśli chodzi o takie przygotowanie techniczne, to będąc na treningu w Berserkers Team w Szczecinie, tam gdzie się przygotowuję, no to osoby o dużo mniejszym nakładzie takim fizycznym, umiejętnościach fizycznych, no bardzo łatwo mnie pokonywałem. Po prostu przez tyle lat, kiedy oni trenują, to ja swoją fizycznością nie jestem w stanie nadrobić niektórych elementów. Czy po igrzyskach w Paryżu będzie jakaś kolejna walka? No bo chyba przed igrzyskami już nas nie zaskoczysz. Nie, przed igrzyskami was nie zaskoczę. Ja jestem w 100%, w 99% nastawiony na konkurencję skokotyczce i bardzo ważne są dla mnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, no i oczywiście te igrzyska, które nadchodzą i do nich się przygotowuję na 110%, więc jeśli mnie zobaczycie, to na pewno już po. Okej, a powiedz, jak zareagowało twoje najbliższe otoczenie? I później chciałabym się spytać o to sportowe otoczenie, na zasadzie koledzy z kadry, koleżanki, nawet nie przyjaciele, ale po prostu ci ludzie, z którymi masz największą styczność. Polaryzacja była bardzo duża i moje najbliższe otoczenie... Moja rodzina czy moi znajomi, oni wiedzą, jaki jestem, znają mój charakter, znają to, że... Wyżyj się. Tak, nie potrafię usiedzieć na 4 literach w dłużej niż 5 minut, więc nie było to jakimś większym zaskoczeniem dla moich najbliższych. A świat sportowy jest bardzo podzielony i się nie dziwię i rozumiem. I tutaj bym postawił kropkę, bo jakby nie mam też nad czym się rozwodzić. Każdy ma na to swoje zdanie. A trener? Trener akurat jest zawsze ze mną. Liskiem. Jest. My się śmiejemy, że jesteśmy Liski Szczepańskiego. Tak, bo Marcin Szczepański, Liski Szczepańskiego. I on, myślę, że zawsze będzie mnie wspierał i tak było i w tym przypadku. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć, że zdziwiłem się, jakie osoby na jakich stanowiskach. Często powiedziałbym, że one właśnie by mnie zhejtowały, czy niepochlebne opinie by wystawiły, a tu się okazały, że bardzo kibicowały, a na przykład osoby, po których bym się spodziewał, że mogą być za, to mówią nagle, no nie spodziewałem się tego po tobie, więc na pierwszy rzut oka jest tak, że żebyśmy wiedzieli, kto jest za, kto jest przeciw, a nie do końca tak to wygląda. No dobra, no to jak zareagował Polski Związek Lekkiej Atletyki? Ojej, oni nie byli zadowoleni, ale z racji tego, że... Ciekawe, czy kupili dostęp. Nie wiem, wiem, że nie chcę mówić nazwiskami, ale wiem, że niektórzy z Polskiego Związku, z tych wyższych szczebli kupili, więc tak. Coś tam, jakiś cel spełniłeś. Jakiś cel spełniłem. Ja ich poinformowałem przed. To nie było tak, że postawiłem ich przed faktem dokonanym. Powiedziałem, w jakim terminie, jak to chcę rozegrać, że to jest mój wolny czas, że to jakby nie koliduje z żadną imprezą międzynarodową, z przygotowaniami, z obozami, że jadąc na obóz... To był okres roztrenowania? Tak, jeszcze tak. Okej, czyli że, wolna... Tak, mój wolny czas, więc jakby mogłem robić co chcę. Jakby Polski Związek nie miał jakby władzy nad tym, że mógł mi czegoś zabronić, ale ja też nie chciałem być nie fair w stosunku do Polskiego Związku, gdzie mnie wychował, gdzie gdzieś tam włożył jakieś pieniądze w przygotowanie do imprez mistrzowskich i chciałem być fair i ich poinformowałem. I oni się niechętnie, no ale się zgodzili, no bo jakby tak już wcześniej powiedziałem, to był mój czas wolny. To i tak fajnie, no bo, że tak powiem, wszyscy byli fair w stosunku do siebie, ale nikt się nie dogodzi wszystkim tak, z drugiej strony. No i tak samo jest teraz. Więc... Ja też poinformowałem Polski Związek, że jeśli zobaczycie mnie w oktagonie kiedyś w przyszłości, no to na pewno to nie będzie przed igrzyskami, że mają się nie stresować tym, że jadę na obóz na przykład jakiś przygotowawczy i że ja tam będę trenował sztuki walki. Tak nie będzie oczywiście. Ja całe swoje 100% swój wysiłek, swój mindset wkładam w to, aby skakać jak najwyżej. A jeśli przyjdzie taka okazja, że zobaczymy mnie w oktagonie, no to właśnie będzie po igrzyskach. Czyli jest szansa, że zobaczymy, bo już widzę, że ten... Słuchaj, ale tak przeciwników porównując, w tym sporcie właśnie profesjonalnym, Duplantis, twoi przeciwnicy, nawet reprezentanci polscy, no poważni ludzie, po czym idziesz do tego oktagonu i jest ta konferencja, ważenie Darolew, tak? No to już jest miniona bajka. Dobra, ale chodzi mi, że daje jakieś oświadczenie i tak dalej. Jak ty jako sportowiec się czujesz? Mówisz, po prostu... to jest show, to jest teatr, to tak naprawdę też nawet... Ale w UFC nie ma takiego teatru, nie? No niestety. Chciałbym, żeby to poszło w bardziej sportową stronę. Dużo bardziej bym się w tym odnajdywał, czuł. Ale jest jak jest. Może kiedyś zobaczycie mnie w UFC. Nie, żartuję oczywiście. Myślę, że tam nie ma opcji. Ale jeśli zobaczymy mnie kiedyś w oktagonie, to mam nadzieję, że dostanę przeciwnika, który będzie reprezentował sobą wartości sportowe i będzie... To może Marcin Lewandowski ostatnio się określił. Może, zobaczymy. Ale myślę, że tutaj waga będzie dużą przeszkodą. No i jeśli kiedyś zobaczycie mnie w oktagonie, to mam nadzieję, że właśnie stoczymy taką walkę prosportową i te konferencje, czyli ten mój przeciwnik też będzie rozpatrywał... Czyli żeby też były sportowe widowisko pomimo tego bodźcu. Czy ty spodziewałeś się w ogóle takiej krytyki i hejtu? Nastawiałeś się na to? Tak, tak. Byłem tego świadomy, że tak to będzie wyglądało. No, przybyło ci kibiców, czy ubyło? Przybyło i ubyło, więc bardzo mocno wyszło. Znowu ich spolaryzowałem, ale jakby poziom pozostał podobny i widzę, że dużo młodszych kibiców przybyło. Innych trochę, tak, do innych sfer trafiłem, ale to może nawet i lepiej, bo teraz są kibice, którzy faktycznie są ze mną na dobre i na złe, co też mi bardzo odpowiada. A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o samo widowisko sportowe, to jakbyś porównał to do zmagań w lekkiej atletyce, w tym skoku, więc kibiców i tak dalej. Więc jeśli chodzi o to z takiego technicznego punktu widzenia, to jest widowisko na bardzo profesjonalnym poziomie. Ja byłem w szoku, ile pieniędzy jest w to wpompowane, żeby to wyglądało, żeby ten obrazek, który widzimy finalnie, był jaki był. No Każdy wie, o co chodzi. Profesjonalizm. Nie można im odmówić i to jest naprawdę top topów, jeśli chodzi o takie z tego technicznego punktu widzenia. Okej, a jak porównując to też do waszego sportu, no bo ja... Finanse. No wiadomo, dużo osób ci zarzucało, że poszedłeś tam tylko dla pieniędzy. Ty mówisz też o bodźcach. Ja mam wrażenie, że to po prostu trzeba było upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I masz rację, A, okej. A jak porównując to do takiego profesjonalnego sportu? Ja jestem osobą, która ma to szczęście, że skacze o tyczce i to jest jedna z bardziej lukratywnych konkurencji, jeśli chodzi o lekką atletykę i jeśli jest się dobry właśnie w konkurencji skoku o tyczce, no to można utrzymać rodzinę i jakby nigdy nie narzekałem gdzieś na brak finansów. Ale też poziom od lat prezentujesz, nie? No to jest jedna sprawa, druga sprawa też nie jest tak, żeby teraz słuchacze nie odebrali tego, że ja jestem pączek w maśle i nie wiadomo ile tych pieniędzy mam. Tak. To jest po prostu taki poziom, że mogę się nie martwić o jutro i spokojnie się przygotowywać do następnej imprezy i gdzieś zbudować jakieś takie zaplecze na nowy start po karierze, bo to też jest zawsze ważne, że kończymy karierę i nie mamy, ja nie mam większego wykształcenia, nie mam praktyki, nie mam jakby, zaczynamy od zera, tak. A mamy 30-35 lat często, gdzie ludzie idąc do pracy mają 20 i mają już z czego stażu 15 lat, więc to jest jeden z... Imponujące CV, tak, nie? Tak, więc dobra, jeśli Piotr, chodzi o te finanse... To ja cię zapytam tak, walka w MMA, a taki sezon lekkiej atletyki taki dobry. No to w sezonie lekkiej atletyki jestem w stanie zarobić, no nie wiem, z 5 razy więcej niż za walkę. Okej, ale to musi być dobry ten sezon, nie? Nie taki, że tylko jadę i... No dobrze, już cię nie będę męczyć o te sporty walki. Poczekamy, zobaczymy, czy cię zobaczymy, ale zmotywowałeś innych lekkoatletów? Nie wiem. Mówili, Piotr, oglądałem fajnie, też pójdę? Czy ja raczej... myślę, że to też nie jest tak łatwo się tam dostać. No wiadomo. I że trzeba być... Już teraz trzeba być fame w jakimś tam stopniu, albo w jakimś tam sferze, albo gdzieś coś już zaistnieć. Takie pozostałości tych osób, które wypłynęły na takiej patologii, czy takim kompletnym robieniu siebie słabej osoby, słabej persony, to już troszeczkę powoli odchodzą do lamusa. To też dobry trend. I mam nadzieję, że właśnie nigdy to nie pójdzie w taką super dobrą stronę, że to będzie typowo widowisko sportowe, ale mam nadzieję, że to się chociaż trochę zmieni. Że show, ale jednak którzy... Z jakimś poziomem. To chciałam cię zapytać jeszcze o twoje wspomnienia igrzyskowe, bo rozmawialiśmy o Paryżu, Rio, Tokio. Jak wspominasz? Bo z jednej strony ludzie mówią 4. miejsce, najgorsze dla sportowca, później 6. w Tokio, ale z drugiej strony 2-krotnie byłeś olimpijczykiem. Dwukrotnie w finale. Jak ty do tego podchodzisz? Fakt, że tam jak byłem 4. w tym Rio, no to oczywiście miałem chrapkę na to, żeby zdobyć tą blachę. Tak samo w Tokio. Ciężko mi porównywać te dwie imprezy. Te dwie imprezy były bardzo stresujące, obarczone bardzo dużą presją. Zresztą sama wiesz, jak jest. Większy stres niż w tej walce? Kurczę, miałam nie wracać. Myślę, że na igrzyskach jest większy stres niż w walce, ale to też z takiej świadomości, że to jest impreza 4-letnia. Po to całe życie robisz, żeby tam właśnie, akurat w tym momencie, w tym czasie, w tym miejscu zaistnieć. I ta presja jest po prostu kolosalna. I jak po tym 4. miejscu się czułeś? Dobrze i niedobrze. To był dla mnie trudny okres. Zmiana trenera rok wcześniej, bo to zmieniłem trenera w 2015 roku, igrzyska w 2016. Trzeba było się odnaleźć w nowym świecie trochę. Wtedy byłem zadowolony z tego 4. miejsca z perspektywy czasu. Uważam, że może mogłem trochę lepiej, ale byłem tak przygotowany, a nie inaczej. Staram się na każdą imprezę zawsze jechać przygotowany na 100% i nie pluć sobie w brodę, że coś mogłem zrobić inaczej, co by skutkowało lepszym wynikiem. I myślę, że jakby ta moja kariera tak jest prowadzona. A tak poza bieżnią, jakie masz wspomnienie z igrzysk? Takie wiesz, nie wiem, kartonowe łóżka w Tokio czy coś, no co tam? Ja pamiętam taki huczny artykuł dwóch lekkoatletów, którzy byli wtedy razem. Nie wiadomo, czy kartonowe łóżko utrzymają ich miłość. Także to było śmieszne. Ale uważam, że te kartonowe łóżka wbrew pozorom były super, bo one gdzieś później były do recyklingu, a wiadomo, że te meble później te osoby chciały jakieś nowe. Zawsze na mnie robiło wrażenie ta wioska olimpijska, że ona jest taka ogromna, że tam w środku mamy czy to maka, czy to fryzjera, czy to sklepy. To zawsze że to trzeba było zbudować. Ktoś to musiał zbudować, ktoś to musiał tak przemyśleć, tą infrastrukturę. Wiesz, i zawsze to na mnie Mateusz Rudyk powiedział, że jak zobaczył Maka i po starcie szedł do Maka, to chciał płacić kartą, bo myślał, że to jest, tak. Wiesz... A się okazuje, że tam za darmo. Za darmo, nie? Tak. Ale ja sportowcy nie jedzą Maka, pamiętajcie. No, zależy. U was pewnie nie bardzo. Nie, ja nie jestem zafiksowany. Chyba po starcie. Ja staram się być... wybierać złoty środek z każdego aspektu życia swojego, więc... Ale może to wpłynąć przed startem jakoś negatywnie, no bo na przykład, no mówmy się, młociarze, tak, no to u nich, no nie ma to znaczenia. No ale u nas też, my też jesteśmy na starcie często 5 godzin, więc przez te 5 godzin i często się śmiejemy. Jest czas na skupienie się na skoku, jest czas na żarty, jest czas na rozgrzewkę, jest czas na wiele różnych rzeczy i ten organizm przetrawi dużo. Więc są osoby, które faktycznie podchodzą bardzo, bardzo profesjonalnie do tego, do diety, do tego, jak się przygotowują, a są osoby takie jak ja, które mają tą świadomość, ale też mają świadomość tego, że mindset jest bardzo ważny i czasem lepiej jest zjeść tego loda, tego hamburgera i mieć taką czystą głowę, niż tak się zafiksować, że później po tych 3 godzinach konkursu nagle zacząć się burczeć w brzuchu i mieć taki dyskomfort psychiczny. Czyli coś dla ciała, coś dla ducha. Tak, i w tym wypadku to, rozumiem, jest dla ducha. I tak, dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że ten złoty środek w sporcie jest bardzo ważny i o niego trzeba najbardziej dbać i walczyć. Okej, a na przykład ja pamiętam na Igrzyskach w Tokio byłam bardzo zachwycona, bo spotkałam, no wy się z tymi osobami spotykacie na co dzień, Alison Felix, nie? I biegłam za nią, żeby zrobić to zdjęcie. Czy ty miałaś jakąś taką sytuację? Na przykład Tomek Majewski wspominał, że był taki szum i okazało się, że był tam Messi. Czy ty miałaś taką jakąś... Chociaż wy się spotykacie z tymi takimi topowymi zawodnikami, czy kogoś poznałeś, kto ci tak utkwił w pamięci? Faktycznie poznajemy bardzo dużo różnych person i mamy styczność z nimi, często rozmawiamy. Ja nie jestem taką osobą, która kolekcjonuje zdjęcia, przyznam szczerze. Może trochę tego żałuję, że nie zacząłem tego robić wcześniej, teraz miałbym fajną jakąś taką kolekcję, ale raczej gdzieś kolekcjonuję te wrażenia, nawet powiem z innej strony. Mam nadzieję, że mój mąż tego nie słucha. Jak jestem gdzieś nad jeziorem, ja w ogóle kocham wodę i ja nie robię tych zdjęć często, mimo że jest piękny widok, albo tutaj właśnie byłoby, się pochwalić na Instagramie, to mimo że ten mój Instagram jest trochę rozchulany i pokazuje dużo, to na 50 na 50 ja tego zdjęcia nie robię, bo chcę być w tej chwili całym sobą, a nie w tym telefonie. I tak samo... żona nie prosi o ładne zdjęcia? Żona często prosi, albo żona prosi o zdjęcie z kimś, a fajnie jakbyś sobie z tą zrobił, a mi to przychodzi z trudem i ja wolę wtedy właśnie tą rozmowę, czy przybicie piątki, czy w ogóle poobcowanie, niż właśnie to zdjęcie. No dobrze, jeszcze jeden... Zanim zakończymy, wrócę do jeszcze jednego momentu i bodźca w twoim życiu, w życiu prywatnym, bo stałeś się ojcem. Stałeś się... nie wiem, jak to teraz widzisz. Jestem podwójnym ojcem, podwójnym tatą. Mam 2 dzieci już. No właśnie, czy to też jest jakiś taki bodziec do treningów, czy jak to wygląda? Czy wtedy chcesz już siedzieć w domu i tyle, i zajmować się? Są 2 szkoły. Jedna szkoła mówi, że dziecko trochę odbiera tego testosteronu, że już nie, ta wola walki jest troszeczkę mniejsza. Jaka jest szkoła Liska? A tylko powiem, że druga szkoła dodaje tych skrzydeł. Ja myślę, że jestem gdzieś po środku. Ja bardzo, bardzo kocham swoje dzieci i zrobiłbym dla nich bardzo wiele. Też ubolewam na tym, że jestem 300 dni poza domem i bardzo, bardzo mało się z nimi widzę. Teraz wiem, kiedy Lila ma 4 lata i ona już jest dużym człowiekiem, rozumie wszystko, to jest po prostu niesamowite i teraz trochę bardziej tęsknię za byciem w domu, no ale to jest gdzieś mój ból, że muszę jednak jeszcze w tą karierę sportową się oddawać. Ale potem Los Angeles razem, później Venice. Nie, ja myślę, że coraz więcej będziemy razem gdzieś wyjeżdżać na zgrupowania, czy jak jedziemy na zawody, to moja małżonka też jest... Ja w ogóle w życiu bym nie powiedział, że moja małżonka będzie tak dobrą matką, bo była taka crazy Ola, a teraz jest crazy mama. I częściej widzimy się właśnie na zawodach, bo ja chcę, żeby oni byli... Raczej, jeśli chodzi o szkołę Liska, to raczej dają mi tego kopa. Dobra, to ja jeszcze ostatnie pytanie ci zadam. No bo właśnie, przejrzałam twój Instagram i wrzuciłeś zdjęcie z porodu, że tak powiem, że tutaj wielkie wydarzenie i tak dalej. Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że często opinia publiczna mówi z perspektywy kobiety, że jest to wielkie wydarzenie, że Boże, jakie my jesteśmy, wiesz, wspaniałe. A jak to wygląda z perspektywy ojca po prostu? Czy to jest wielki stres, takie emocje, jak masz te dziecko, czy mdlejesz? No jak to wygląda? Więc ja nie mdlałem. Ja w ogóle jestem taki trochę oschły, jeśli chodzi o uczucia, ale faktycznie jest to mega przeżycie i ja trochę z premedytacją wstawiłem takie, a nie inne zdjęcie na Instagram. Ono właśnie nie jest upiększane, właśnie tam były wody płodowe, autentyczne. I wstawiłem takie zdjęcie, że to nie jest do końca taki piękny i kolorowy akt. To jest ciężka walka, z którą kobieta się musi zmagać. I mam nadzieję, że ja tak jak mogłem, tak pomogłem Oli w tym trudnym przedsięwzięciu. I ja jedno, co mogę powiedzieć, to były faktycznie te dwa razy, w których mogłem przecinać tą pępowinę. To były jedne z najpiękniejszych chwil mojego życia i uważam, że każdy facet powinien tego doznać. O, jak ładnie na koniec. To teraz po prostu jak skok, ma być szybko. Gdybym nie był sportowcem, to byłbym fotografem albo fajterem, stolarzem. Nie, w sumie o tym nie pomyślałem. Ale pierwsze, co mi się rzuciło do głowy, to fotografem albo stolarzem. O, ciekawe. Najlepsze sportowe wspomnienie. 602. Rekord polski. Dobrze. I moje motto? Rób to, co kochasz. No i dziękuję ci za rozmowę i życzę każdemu, żeby robił to, co kocha. Dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Lisek był naszym gościem. Trzymajcie się.